Kochani, szybciutko, szybciutko, bo obiad czeka. Teraz, ponieważ obiad czeka i jestem głodny, to jestem napalony na to, żeby wam przedstawić jeden bardzo ważny temat. Jeden bardzo ważny temat, który prawdopodobnie będzie dla was bardzo kontrowersyjny. I mam nadzieję, że się z nim nie zgodzicie, że na pewno, bo ktoś wpisze komentarz pod filmikiem, że on się z tym nie zgadza, gdyż on uważa inaczej. Temat. Uwaga. Przechodzę do rzeczy. Ponad 95% problemów bierze się z błędnego myślenia. Ponad 95% problemów jest spowodowanych naszym myśleniem. Problemy, które mamy w życiu, są wynikiem tego, że myślimy w sposób chory. Chory sposób, to znaczy taki, który nie ułatwia nam osiąganie naszych celów, nie jest zgodny z rzeczywistością, z realem. To znaczy, że ten sposób myślenia powoduje, że my nasze konflikty powiększamy lub mnożymy, zamiast je rozwiązywać. Nasze chore myślenie powoduje również, że my się czujemy wcale nie tak, jakbyśmy się chcieli czuć. I teraz najważniejsze. Nasze problemy biorą się stąd, że naszym chorym myśleniem obniżamy nasze poczucie wartości. Jeżeli obniżymy nasze poczucie wartości, zachwiejemy je, jeśli nie obniżymy, tylko zachwiejemy, można też w drugą stronę, to nasze problemy to wykorzystają i natychmiast zaczną rosnąć i będą rosły w miarę naszego myślenia. I dlatego informuję was, że jeżeli masz jakiś problem, to sam go stworzyłeś lub sama stworzyłaś. Jestem gotów założyć się 1 do 20. Ja stawiam 20, a ty stawiasz 1. Czemu? Bo wtedy będzie równowaga. Ponad 95% problemów my tworzymy sami swoim myśleniem. Jeżeli znajdziesz przykład, że w twoim życiu problem powstał bez twojego udziału, bez twojego myślenia, że sam lub sama go nie stworzyłaś, to ja ci chętnie wyjaśnię, że masz rację. Co to znaczy, że masz rację? Że błędnie myślisz.